Na przestrzeni lat Uniwersum Obcego doczekało się wiele gier, komiksów, jak i również wiele publikacji książkowych. Wiele z tych powieści dzieje się w filmowym uniwersum, jednak duża część z nich pozostaje niekanoniczna. W naszym kraju pojawiły się książkowe odpowiedniki filmowej antologii oraz teoria Steve'a Perego. Jednak 8 marca 2023 roku do sprzedaży trafiła nowa książka z Uniwersum Obcego. A w dzisiejszej recenzji przedstawię Wam nową książkę yy, z Uniwersum Obcego, czyli obcy Wyjście z Cienią. Także zaczynamy! Uwaga, recenzja ma charakter mocno fanowski, proszę o wzięcie tego pod uwagę. Zanim przejdę do omówienia tytułu, chcę tylko uprzedzić, że recenzja nie posiada fabularnych spoilerów. Alien Out of the Shadows to powieść z 2014 roku napisana przez Tima LeBona, która została opublikowana przez wydawnictwo Titan Books. Wyjście z była pierwszą opowieścią o obcym opublikowaną przez Titan, przejmując rolę od DH Press. Out of the Shadows to pierwsza powieść z trylogii z 2014 roku. Następnie ukazały się Alien Sea of the Sorrow i Alien River of Pain. Pierwotnie powieść miała ukazać się w grudniu 2013 roku. Została opóźniona do 7 stycznia 2014 roku, a następnie została ponownie opóźniona i ostatecznie ukazała się 28 stycznia 2014 roku. Oprócz standardowego wydania drukowanego, sama powieść została dwukrotnie wydana w formatach audio jako dramat dźwiękowy, czytany przez Obsadę i wyreżysowany przez Dirkę Magza oraz jego standardowy pełny audiobook czytany przez Jeffa Hendringa. Obie wersje zostały opublikowane i wydane przez Audible Studios w 2016 roku. Autor powieści Tim Lebbon to angielski pisarz horrorów oraz książek z gatunku dark fantasy, który napisał omawiany dzisiaj tytuł jak i również powieści Predator Incansion, Alien Invasion i Aliens vs. Predator Armageddon. Napisał także opowiadanie Splite do antologii Aliens Backhand, opowiadanie Daniel's Dog do antologii Predator If It Blades oraz opowiadanie Titanii do antologii Predator Eyes of the Demon. Za wydanie powieści w naszym kraju odpowiedzialne jest wydawnictwo Vesper, które wydało również filmową antologię w wersji książkowej oraz wydał album Jak powstał obcy. Za tłumaczenie oryginalnego tytułu był odpowiedzialny pan Maciej Wacław, a za okładkę oraz ilustrację książki pan Maciej Kamuda. Książka wydana jest w twardej oprawie i zawiera 415 stron. Sama okładka posiada ciekawą fakturę, ponieważ większość elementów jest wypukła jak w przypadku pozostałych wydań z serii obcy. Sama powieść jest podzielona na trzy części i zawiera 25 krótkich rozdziałów. Sama czcionka jest duża i zawiera ilustracje ksenomorfów autorstwa pana Macieja Kamudy. Historia powieści przenosi nas do roku 2159, gdzie statek kosmiczny Marion znajduje się na orbicie planety LV 178. Na samej powierzchni planety znajduje się kompleks kopalni, gdzie dochodzi do pewnych odkryć. Te doprowadzają do wydarzeń, gdzie bohaterowie powieści muszą znaleźć sposób, aby przeżyć. W samej historii pojawią się również dwie znane postacie. Powieść od samego początku do końca trzyma w napięciu. Fabuła cały czas podtrzymuje tempo akcji, co w efekcie nie jesteśmy w stanie oderwać się od książki, a same opisy. Nie są męczące. W przeciwieństwie do poprzednich recenzji, od razu przejdę do podsumowania, gdzie opowiem o swoich odczuciach do tego tytułu. A więc słuchajcie, tak jak mówiłem, podsumowanie książki: Obce wyjście z cienia Tima Lebona. E, słuchajcie, od razu chciałem też zaznaczyć, że to jest moja pierwsza recenzja książki, więc za bardzo mm, nie wiem, jak wam to większej rzeczy tutaj opisać, ale w każdym bądź razie. Um, Sama książka jest wydana w bardzo dobrym, fajnym stanie. E, sama kolorystyka tej okładki jest po prostu mega. Od razu mnie kupiła. E, z tego względu, że ogólnie fajnie wygląda ten ksenomorf na tak jakby na tym tle, tej całej tutaj planety, prawda? No i sama kolorystyka. Ja jestem po prostu zwolennikiem kolorów czarno-czerwonych, szczególnie w takim połączeniu, jak widzimy tutaj. Więc naprawdę okładka jest mega, mega fajna. Jeżeli też chodzi właśnie o te o ilustracje, które są w, w tej książce, no też są mega fajnie narysowane. Też w recenzji pewnie widzieliście, jak to wygląda z bliska. Także, no słuchajcie, jeżeli chodzi o samo wydanie wesperowe, tak, to jest twarda oprawa, książka w twardej oprawie, bardzo fajnie. Zrobiona faktura tych elementów, które są takie troszeczkę wybijające się poza tą okładką, właśnie te napisy, czy tutaj te wszystkie planetki, które są wokół obcego. Także samo wydanie jest naprawdę mega fajne. Co do historii słuchajcie, ja wiem, że wspominałem w moich pierwszych wrażeniach, że e, tam przeczytałem parę pierwszych rozdziałów i mówiłem, że to jest takie trochę dla mnie what if, co by się działo, ale jednak słuchajcie, e, ta rzeczywiście ta książka jest kanoniczna, to jest najśmieszniejsze że ta książka jest kanoniczna i jest fajnie połączona z kanonem, e, generalnie mogę tylko tyle powiedzieć, żeby wam też tego nie spoilować że akcja cała dzieje się pomiędzy pierwszą a drugą częścią filmu także tak, ona jest ta książka jest całkowicie kanoniczna. E, wprowadza też dużo, dużo fajnych elementów co do samej historii, co do samego uniwersum, co też również jest całkiem ciekawe i śmieszne. E, również wprowadza dwie znane nam postacie. Tak jak mówiłem w moich tych pierwszych wrażeniach, że ta druga postać niby jest powiedzmy w takim cudzysłowie, ale też odgrywa pewną rolę w tej książce, w tej historii. No i sami bohaterowie są w miarę tacy ludcy, tak? To nie są takie wydmuszki, tylko e, jakąś tam mają swoją historię, mają jakieś tam swoje, powiedzmy... Swoje charaktery, ale nie wybijają się jakoś strasznie nad tym wszystkim. Eee, tak jak mówię, też tempo książki. Ta to, to książka praktycznie tak jak mówiłem, zaczyna się z bardzo wysokiego C i cały czas trzyma tą akcję, kurczę w ryzach. Tak? Są mniejsze, większe powiedzmy, jakieś tam em, opisy, ale mówię, one nie zabijają w ogóle tego tempa, tak? Cały czas czytamy, czytamy i chcemy więcej, chcemy więcej, chcemy więcej, chcemy poznać tą historię, chcemy po poznać, jak to się zakończy. Eee, więc też. No, mówię, Historia bardzo dobrze się zaciśnia razem z kanonem. Także naprawdę jest fajne. Co do samej historii, tak jak mówiłem, ale starzają się tutaj małe głupotki, jeżeli chodzi yy, między tymi yy, tym timeline'em, między pierwszą a drugą częścią. Aczkolwiek yy, nie są aż jakieś takie straszne, że po prostu niszczą, burzą imersję i burzą cały uniwersum. To są ma malutkie szczególi, co prawda, ale myślę, że tylko i wyłącznie wytrawny fan obcego może gdzieś tam, powiedzmy, znaleźć to wszystko w tym. I myślę, że nie byłoby to jakieś takie, mówię, niszczenie całkowicie całego lore i całego uniwersum. <laughs> Szczególnie, że sami wiecie, że jestem człowiekiem, który nie lubi czegoś takiego, że po prostu całe uniwersum jest wywalane w pewnym momencie do kosza i tworzymy całkowicie nowy timeline. Nie, tutaj generalnie, pomimo, że są fajnie rozwinięte, fajnie rozwinięte to uniwersum, to jednocześnie też mamy bardzo fajnie przedstawiony w ogóle y, świat, troszeczkę więcej planet, czym się te planety, w sumie tu jedna planeta, czym się ta planeta, coś się działo na tej planecie oraz e, zagrożenia, powie, bo oczywiście mamy obcego, więc tutaj nie będzie spoilerem, że po prostu też się pojawia, pojawia się ksenomorf. Nie będę wam mówił w jakiej ilości, ale też pojawia się całkiem fajny motyw z obcym w drugiej części książki. Tak jak mówię, nie, to jest generalnie recenzja niespoilerowana, tak, która, nie ma być, nie, która nie będzie zawierała żadnych spoilerów, więc za bardzo Wam też nie mogę nic powiedzieć. Chociażbym bardzo Wam chciał to powiedzieć, bo generalnie historia mi się podoba. Tak jak mówię, wciągnęła mnie od A do Z, przeczytałem tą książkę i chciałem, i chcę więcej. Po prostu to jest. Jeden z tych trybów, który gdzieś ja, tak powiedzmy, mam w książkach, że później mam bardzo, bardzo duży niedosyt i rzeczywiście ta książka zostawia mi bardzo y, wielki nie niedosyt. Oczywiście pozytywny, tak? Więc na pewno bym chciał sięgnąć po dwie pozostałe książki y, Tima Lebona, bo naprawdę fajnie to y, ograł, fajnie to rozpisał. Y, więc, no, naprawdę słuchajcie, no, co ja mogę więcej mówić w. Y, Polecam, naprawdę. Jaram się. Książkę łyknąłem w trzy dni, praktycznie jedna część na, na jeden dzień. Yy, gdzie tak jak mówię, to jest dla mnie tempo zabójcze, bo ja lubię się po prostu książką, powiedzmy gdzieś tam relaksować, lubię się ją delektować po dwie, po dwie, po trzy rozdziały i odstawiam sobie, powiedzmy, na jakiś dłuższy czas, żeby dłużej się tą książką delektować. Ale tutaj rzeczywiście mnie trzymało w napięciu i przeczytałem pierwszą część książki, w sensie, bo tak jak mówiłem, książka jest podzielona na trzy części. To jest tą pierwszą, ale Generalnie sama cała historia jest podzielona na trzy części. Więc przeczytałem pierwszą część i odłożyłem ją na jeden dzień, ale miałem taki, taki chęć, że a jeszcze bym posiedział poczytał, a jeszcze może, a jeszcze, jeszcze jeden rozdział, jeszcze jeden, jeszcze i jeszcze jeden rozdział. Także naprawdę wciągnęła mnie. Fakt może, to też być spowodowane tym, że to po prostu jest nowość u nas w Polsce, jeżeli chodzi o y, ten tytuł, bo. Pojawił się już dosyć dawno w, na zachodzie. Jednak u nas w Polsce dopiero pierwszy raz się pojawił w takiej fajnej formie, gdzie, gdzie ludzie, którzy może nie znają za bardzo angielskiego, mogą wreszcie zapoznać się z tą historią. I myślę, że warto, jest naprawdę warto się zapoznać, warto jest przeczytać, bo tak jak mówię, ja jestem ogromnym fanem obcego, kocham obcego i powiem szczerze, że y, książka mnie nie zawiodła. Tak, że książka naprawdę fajnie się czyta. Mówię, wygnąłem ją w trzy dni, więc yy, praktycznie zaraz po, powiedzmy, Zaraz po premierze po prostu ją skończyłem. I mówię, mam bardzo duży niedosyt, pozytywny niedosyt tej książki, bo po prostu bym chciał jeszcze już łyknąć dwie następne części. Yy, Team Alebona, bo mówię, książka naprawdę, naprawdę wciąga. I polecam każdemu fanowi, każdy fan obcego powinien ją przynajmniej raz w życiu przeczytać wiedzieć, z czym to się je. Yy, tak jak mówię, no. Spina się to z kanonem, co jest najśmieszniejsze, i spina się w miarę, powiedzmy, tak logicznie więc e, tyle mogę Wam, niestety, na temat tej książki powiedzieć. E... Też, tak jak mówię, to jest moja pierwsza recenzja książki, więc za bardzo nie wiem, co wam jeszcze powiedzieć. No okładka, tak jak mówiłem, jest przezrąbista. Te właśnie napisy, które, które mamy, część tych elementów tego ksenomorfa gdzieś tam też są takie wypukłe i fajnie się to czyta. No sama, sama okładka też jest taka dosyć matowa, nie jest taka świecąca się, jest też takiej faktury... Niestety, której ma y, mój podręcznik do obcego gry Fabularnej, czy jest taka troszeczkę, że może się brudzić po jakimś czasie. Są takie, jak weźmiemy pod słońce, to widzimy, są takie odciski palców. Ale generalnie samo wydanie Wesperowe jest mega fajne. Tak jak mówię, też Wesper wydawało mm, antologię filmową w wersji książkowej, y, gdzie tam też mieliśmy fajne, właśnie takie y, ilustracje między stronami. Więc naprawdę, naprawdę jest fajnie, fajnie to wygląda. Czcionka jest duża, nie męczy, opisy nie męczą, trzymają nas cały czas w tych ryzach tej całej akcji, więc naprawdę, naprawdę polecam z całego serca jako fan wieloletni, ordo, ordoteksyjny, fan obcego, polecam wam to przeczytać. E, tak jak mówiłem, 6 jeżeli chodzi o książkę, no fakt, faktem, dla może dla niektórych jest to dużo, ale myślę, że warto jest odłożyć sobie te 60 zł i kupić po po prostu tą książkę tak kupić, przeczytać, e, bo jest naprawdę mega, mega fajna. I tak jak mówię, no tutaj ta historia jest po prostu. E no ciekawa, trzyma cały czas, jest ta intryga gdzieś tam cały czas no to, nas to wszystko w tym wszystkim trzyma i chcemy, chcemy coraz więcej, coraz więcej a i tu jeszcze też fajna rzecz, jeżeli chodzi o Wespera i to już spotkałem się nie tylko w, w, w wydaniach obcego, jak i również wydali cosia, którego też posiadam wydali również książki Lovecrafta, zresztą zawsze mamy fajną taką zakładkę klimatyczną zrobioną i tutaj rzeczywiście też mamy właśnie ten jeden z obrazków twórcy i po prostu mega to wygląda. No po prostu ten, ta, ta okładka też jest mega fajnie zrobiona, taki trochę vibe pierwszych zwiastunów obcego, gdzie też mieliśmy gdzieś tam tą planetę taką wyłaniającą się w pierwszych trailerach pierwszego obcego. Także nie mówię, słuchajcie, naprawdę polecam Wam z całego serca brać, czytać, kupować i jarać się tym jak cholera. Bo jest warto, tak? Warto, i taka moja mała, powiedzmy, moje, takie moje małe marzenie i, i nadzieja, że Wesper na, wyda jeszcze dwie następne książki, właśnie Lebona, ponieważ, no mówię, to jest pierwszy tom i naprawdę, naprawdę wciągnął, zarąbiście się, się to po prostu, czyta i liczę na więcej takiego, tego typu kontentu, um, szczególnie, że u nas w Polsce obcyj. Nie jest jakiś tam też bardzo znany, ale mam nadzieję, że może jakieś nowe, nowe młodsze pokolenia e, również się tą książką mogą zainteresować i zainteresują się po prostu samym uniwersum, bo tak jak mówię, uniwersum jest mega duże, mamy mnóstwo książek, komiksów, gier, niektóre są kanoniczne, niektóre są niekanoniczne, ale w, e, ta książka jest kanoniczna w 100% także polecam ją naprawdę sobie przeczytać i o, obadać ją sobie samemu. To tyle ode mnie. Trzymajcie się do następnego. Cześć. Spodobał ci się film? Zostaw ocenę i komentarz pod filmem, a jeżeli chcesz dowiedzieć się czegoś więcej o uniwersum Zasupui, kanał, dzięki i na razie.